Także to dobrze, dobrze. Dobrze pan prowadzi tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Staram się tu jeszcze... No właśnie, kolejny kontekst, który teraz przyszedł mi do głowy, a propos tego wiersza z Przeręblem. Jesteśmy we Wrocławiu, a to przecież też miasto Anioła Ślązaka, a od Anioła Ślązaka też nie jest aż tak daleko do Mickiewicza i też nie jest aż tak daleko potem do tej całej liryki lozańskiej i do pewnego patrzenia na rzeczywistość. Wewnątrz jest to, co trwa, no właśnie, a tym, co trwa, i tutaj mógłbym zrobić taki wielokropek i spytać, czy to są takie podobieństwa, jakieś takie proweniencje założone, czy też po prostu to widzenie, no już jakby mówiąc wprost, po prostu Boga, księgi Boga w rzeczywistości, odczytywanie jej, czy tak by ten pana podmiot, pana bohater, czy tak by to się... Ale on chyba tak tego tak nie odczuwał jeszcze wtedy, wydaje mi się. To jest raczej... On chyba nie widzi jeszcze tego transcendentnego czegoś, co jest wewnątrz. To nie jest ten etap tego bohatera, tego narratora, tego historii, która jest tutaj opowiadana. On chyba jeszcze nie wie. Mi się wydaje, że patrząc też biograficznie na tego narratora młodego z dzisiejszej perspektywy, to mam wrażenie, że to mu się później dopiero odsłoni. On zadaje pytania nieustannie o sedno i patrząc na istnienie, ale nie kieruje tego odpowiedzi nigdzie jeszcze, wydaje mi się. Patrzy uczciwie, no i ile może, a do czego go to prowadzi, to chyba jeszcze w nieudanej pielgrzymce, która jest pielgrzymką już, nie? To on nie wie. Natomiast dalej, jak to dobrze happy end jest, to on dowie się, wydaje mi się, z następnych książek, ale w tej nie. Jeszcze za wcześnie, za młody. Musi pożyć jeszcze trochę chłopina, żeby mu się coś tam otworzyło w głowie. Albo nie otworzyło. To z tych młodości przejdźmy może jeszcze raz do Obcego ciała. Tam są takie słowa, w poniedziałek koło 18, żadne powstanie, przerzutnia, zbrojny czyn, chłopcy i dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Trochę to wszystko niejasne, kalamburowe, czyste, nieczyste, powidokowe i pewnie także palimpsestowe. Ale skoro już jesteśmy tutaj 5 marca, a więc no, zaledwie 4 dni naszym święcie, Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. No właśnie, nie tylko w Obcym Ciele, ale przecież od dawna postać partyzanta prawdy, jakichś żołnierzy dosłownych, żołnierzy metafizycznych, czy też w ogóle człowieka, który jest żołnierzem w swoim życiu, który walczy z szatanem, światem i ciałem. To motyw ważny w pańskiej poezji, ale nie chodzi mi w tym momencie jakby o sam ten motyw mocno barokowy, ale może bardziej właśnie o ten temat wojskowości, bojowości i właśnie z naciskiem już konkretnie na te postaci wyklęte. Kiedyś w pewnej rozmowie wspominał pan profesor o nieopublikowanej powieści na przykład. Ale to są późniejsze czasy, znacznie, bo co to jest? Okej. To jest, tak faktycznie, ta powieść była pisana, nie powstała, całe szczęście, nigdy. Natomiast myślę, że to wszystko jest pewnego rodzaju historia tej postaci. Ja bardzo ciekawy, wiadomo, że tak sobie można mówić o swoich wierszach, które trochę jak nie swoje traktuję, bo to już dawne lata są. W związku z tym trochę tak się na to patrzy, jak na cudze trochę, no nie moje, no nie, takiego przywiązania osobistego chyba do nich nie ma, dlatego mogę sobie na to patrzeć, bo mocno krytycznie niekiedy na tego autora. I tam faktycznie taki wątek, który przewija się, to jest wątek wojny, no takich zmagań, militarny, w sensie oczywiście mocno barokowy. Ja jednak jestem staropolaninem i dla mnie to wykształcenie Miles Christianus to jest takie wykształcenie
ważne, no to jakby formacja duchowo-intelektualna, że człowiek niekoniecznie myślę nawet o Mikołaju Sępieszarzyńskim, ale myślę o pewnej filozofii człowieka, że człowiek jest podmiotem, bytem, który ma walczyć o siebie nieustannie, nie poddawać się, jest w pewnych zmaganiach ze słabościami, grzechami, lenistwem, jak nazwiemy grzech lenistwem, czy obibostwem, czy niegrzecznością w stosunku do drugich i uświadomimy sobie, że tym wtedy stajemy się człowiekiem, kiedy się zmagamy z tymi różnymi ograniczeniami, no to mamy świadomość zmagań, wojny partyzanckiej, albo frontalnej. A z drugiej strony, oczywiście postać partyzanta, nazwałem go takim wierszu partyzantem prawdy, że tak tomik był zatytułowany, tak trochę na przekór narracjom poetyckim, które wtedy zaczynały funkcjonować, one były takie odklejone od tego typu wizji człowieka. Raczej wszystko płynie, wszystko miło, hedonizm i tak dalej. Kto się walczący jest, to jest słaby. Ale ja przeczytam ten wiersz może, bo on taki ma swój charakter, jak pan pozwoli, państwo oczywiście. Można, ewentualnie szósta rocznica, bo to jest z tego tomiku właśnie Partyzan Prawdy, tam jest takie gnomiczne sformułowanie, które gnomiczne on polega na tym, że w zasadzie wcale nie jest gnomiczne, tylko jest aliteracją, to tylko o to chodzi w tym całym wierszu.